Zdrowie psychiczne jest tak samo ważne jak zdrowie fizyczne. Tak głosiła grafika, którą udostępniłyśmy niedawno, bo 10 października z okazji Międzynarodowego Dnia Zdrowia Psychicznego na łamach portalu Zdrowa Głowa. I być może brzmi to prozaicznie, ale jednak bardzo często zapominamy o tej sferze naszego funkcjonowania. I nie mówię tutaj o kwestii tylko zaburzeń i psychopatologii, ale także o takich obszarach jak relacje, codzienna regulacja nastroju czy radzenie sobie ze stresem. O wszystkich obliczach zdrowia psychicznego będę rozmawiać z moimi Państwa dzisiejszym gościem. dr Agnieszką Mościcką-Teskę, psycholożką, psychoterapeutką gestalt, interwentką kryzys, kryzysową w obszarze mobbingu i molestowania seksualnego, ale także niezwykle charyzmatyczną wykładowczynią akademicką na co dzień związaną z Uniwersytetem SWPS w Poznaniu. Witam serdecznie Pani Doktor. Dzień dobry, witam, witam Państwa. Być może są z nami osoby, które po raz pierwszy uczestniczą w naszym webinarze. Jeśli tak, to przypominam, że po prawej stronie znajdziecie Państwo okno czatu, w którym już od teraz możecie zadawać pytania skierowane do naszego eksperta, postaramy się odpowiedzieć na jak największą ilość pytań od Państwa. To, żeby tak rozpocząć i w zasadzie uporządkować jakąś terminologię, którą będziemy się tutaj dzisiaj posługiwać, to chciałabym zapytać o to, czym w ogóle jest zdrowie psychiczne. Ja się bardzo cieszę, że mamy o, y, okazję o tym rozmawiać, y, bo mam wrażenie, że to przestaje być temat tabu, mm -hmm. aczkolwiek wciąż mamy wiele niedomówień, niedopowiedzeń, y, sprzecznych informacji w tym zakresie. Więc gdybyśmy mogły sobie jakoś zdefiniować, czym to zdrowie psychiczne jest. Mm -hmm. To prawda rzeczywiście tak jest i myślę, że my tak naprawdę w dzisiejszych czasach aktualnie uczymy się tego, czym jest zdrowie psychiczne i uczymy się dbać o nie. I tak sobie myślę, że rzeczywiście mamy dużą praktykę w zajmowaniu się swoim zdrowiem fizycznym. Powiedziałabym nawet setki lat nas tego nauczyły, tak, i rozwoju medycyny i innych nauk, natomiast dbać o swoją psychę. O dobre samopoczucie psychiczne, uczymy się właściwie no, troszkę ponad 100 lat. Więc całkiem niedługo i jesteśmy na bardzo dobrej drodze. E, e, więc e, zdrowie psychiczne, właściwie możemy się spotkać z takimi dwoma sposobami rozumienia tego zdrowia psychicznego. Jedna to jest taka definicja, która troszkę już odchodzi e, do lamusa, tak zwana negatywna, czyli taka, w której mówi się, że zdrowie psychiczne jest wtedy, kiedy nie ma objawów psychopatologii. Czyli jeśli u człowieka nie występują niepokojące objawy z zakresu zdrowia psychicznego, to wtedy możemy stwierdzić, że jest w obszarze zdrowia. Tak? Mm -hmm. Bardziej aktualne są definicje pozytywne. W ogóle psychologia zmierza w takim kierunku tak, podkreślania mocy, zasobów i ich rozwijania więc w tej definicji pozytywnej ona właściwie od lat 50. ubiegłego wieku funkcjonuje już. Mówi się o tym, że człowiek zdrowy psychicznie to osoba, która... To jest definicja Marii Jachody. Jeśli ktoś z Państwa był zainteresowany, chciał tutaj o tym doczytać, mówi się o tym, że to jest osoba, która ma poczucie własnej wartości, poczucie szacunku do samego siebie, poczucie własnej autonomii, niezależności w sensie podejmowania różnych decyzji, ale też nawet świadomości swoich własnych odczuć, potrzeb, celów, które ma swoje własne osobiste. Też osoba, która utrzymuje, nawiązuje, wzmacnia relacje społeczne, która funkcjonuje w jakiejś sieci społecznej, w otoczeniu społecznym. Wreszcie też człowiek, który stara się realizować swój potencjał, czyli swoje umiejętności, zdolności, Ko korzysta też ze swojego intelektu, tak? I to, to składa się do, na, na właśnie to, że to zdrowie psychiczne u niego się buduje. I jeszcze tam autorka. Też mówi o tym, że zdolność do realistycznego poznania, czyli do osądzania rzeczywistości, do takiego trochę krytycznego spojrzenia na siebie, na otoczenie. Więc y, to, można powiedzieć, bardzo szeroka definicja zdrowia psychicznego, dużo się w niej mieści, no i pozytywna. Bardzo szeroka definicja nawiązująca do bardzo wielu obszarów funkcjonowania jednostki, mhm. e, ale co też jest pewien chaos definicyjny w zasadzie, kiedy czujemy, że z tym zdrowiem psychicznym coś nie domaga. Coś się dzieje niepokojącego i chcielibyśmy poszukać pomocy. Mhm. W zasadzie do kogo się zgłosić? Wiemy, że mamy takich specjalistów jak lekarz psychiatra, jak psycholog, jak psychoterapeuta, jak interwent kryzysowy. Mhm. Gdzie pójść? Kogo szukać pomocy i w jakim przypadku? Mhm. To rzeczywiście trochę będzie zależało od tego z jakim problemem mamy do czynienia. Ponieważ każdy z tych specjalistów, którego pani wymieniła, troszeczkę od innej, od podobnej, ale troszkę od innej strony tym zdrowiem psychicznym się zajmie. Więc zacznijmy od psychiatry. Psychiatra to specjalista medycyny, lekarz medycyny, który ukończył też specjalizację z psychiatrii, właśnie i właściwie jego głównym zadaniem jest wspomaganie farmakoterapeutyczne bądź instytucjonalne osoby, która skarży się na jakieś problemy w zakresie zdrowia mhm. psychicznego. Takie problemy, już tutaj używam słowa problemy, tak, I, a, a za chwilę być może się pojawi słowo też zaburzenia czy zakłócenia, dlatego że tutaj już mówimy o rzeczywistym takim odstępstwie od yy, takiego standardowego funkcjonowania, tak. Więc wtedy warto udać się do psychiatry. On te objawy, które kogoś mogą niepokoić, które są gwałtowne, nagłe, silne, odbiegające od tego, co inni ludzie y, mówią, czują, tak jak relacjonują swoje przeżycia wewnętrzne, będzie psychiatra mógł wesprzeć właśnie w sposób farmakologiczny to, żeby te objawy łagodzić, niwelować tak, i, i do tego dobrego samopoczucia pozwalać pacjentowi powracać. Psycholog to osoba, która ukończyła pięcioletnie studia i ma dyplom magistra psychologii i możemy się do psychologa udać w sprawie poradnictwa albo konsultacji, diagnozy również przy czym no, to, to myślę, że ważne, to może też Państwo, którzy oglądają się też z tym zetkną, że psycholog wykonuje diagnozę w, 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 przy pewnych wskazaniach, tak? To, to zazwyczaj nie jest diagnoza po prostu dla ciekawości, mhm. a raczej wtedy, kiedy rzeczywiście jest taka potrzeba. I to może być diagnoza osobowości, diagnoza mm, poziomu intelektualnego, funkcjonowania poznawczego w ogóle, czyli intelektualnego tak można powiedzieć w skrócie czy diagnoza, właśnie, czy sposobów radzenia sobie ze stresem, tak? czy poziomu stresu, czy poziomu wypalenia zawodowego, bo przecież mówimy o różnych obszarach problemów, z którymi ludzie mogą się yy, borykać, czy, 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 czy pytań, które im się pojawiają. Więc tutaj psycholog taką diagnozę może wykonać, może również skonsultować sytuację, tak? jeśli człowiek no, opowiada o, yy, przychodzi pacjent bądź klient opowiada o swoich objawach. Wtedy psycholog może też um, yy, po pierwsze postarać się jakoś zinterpretować, powiedzieć pacjentowi, klientowi, co, o co one mogą oznaczać, ale również też pokierować dalej na przykład. Czyli albo do psychoterapeuty, albo do psychiatra, albo do interwenta kryzysowego, tak? a może do jakiejś instytucji, gdzie też pacjent będzie mógł jeszcze czy klient dla siebie pomoc uzyskać. A psychoterapeuta? Mhm. I psychoterapeuta właśnie. Psychoterapeuta to osoba, która ukończyła szkołę psychoterapii i legitymuje się wszelkimi wymaganiami, które są do tego potrzebne. I rzeczywiście tutaj w tym kontekście mówię o tym, też chcę powiedzieć bardzo wyraźnie, ponieważ w naszym zawodzie mamy bardzo wyraźne i powiedziałabym nawet ostre wymagania co do tego, kto psychoterapeutą jest. I zawsze, zawsze warto to sprawdzać, czy osoba, do której trafiamy jako klienci, jako pacjenci spełnia te kryteria. Czy mamy prawo o to się dowiedzieć? Jak mamy prawo o to zapytać? Oczywiście. To jakie elementy, na jakie hmm. elementy powinniśmy zwrócić hmm. uwagę? Bardzo ważnym elementem jest, powiedziałabym, podstawowym to, że psychoterapeuta, no po pierwsze, powiedziałam już o ukończeniu szkoły psychoterapii, to jest bądź bycie w trakcie szkoły psychoterapii, ale równocześnie hmm. wtedy e, są, jest wymaganie bycia pod stałą superwizją, tak zwaną. P w przypadku pracy, w trakcie szkoły, uczenia się jeszcze w szkole jakiejś psychoterapeutycznej. Natomiast warunkiem, generalnie dla naszego środowiska, podstawowym jest w ogóle pozostawanie po prostu pod superwizją. Mhm. Czyli w takiej konsultacji z takim, można powiedzieć, osobą, która jest takim, nie wiem konsultantem jeszcze właśnie dla psychoterapeuty, tak? Yy, I jego yy, przemyślenia, jego sposób pracy yy, właśnie psychoterapeuta może konsultować z tym swoim superwizorem. To jest jakby taki kolejny poziom też kompetencji w tym naszym zawodzie psychoterapeutycznym. Więc na pewno to yy, Interwent kryzysowy. To Interwent to, kryzysowy. To jest jeszcze dopytałam, bo mm -hmm. też uważam, że to pewna ważna forma pomocy. Tak. Tak, i rzeczywiście bardzo często potrzebna, dlatego że często mam takie doświadczenia: pacjenci, klienci zgłaszają się do psychologów właśnie w sytuacjach kryzysowych, gdy coś nagle się w życiu wydarzyło i trudno sobie poradzić z jakimś właśnie sytuacją szokującą, gwałtowną, mocno zmieniającą życie. Interwent kryzysu, właściwie interwencję kryzysowej może dokonywać też psycholog. Formalnie nie mamy w naszym kraju takiego wymagania, żeby interwent kryzysowy musiał mieć ukończone jakieś inne, dodatkowe wykształcenie, ale oczywiście bardzo dobrze jest, idealnie, wręcz jeśli tak jest, mhm. tak? czyli jeśli ukończył jakieś podyplomową na przykład edukację tak? z zakresu interwencji kryzysowej więc do takiej osoby idziemy na konsultacje gdy no tak jak mówiłam coś nagłego gwałtownego przykrego trudnego dzieje się w naszym życiu i ta osoba wtedy jest też przygotowana do tego żeby z nami w dość krótkim czasie spróbować sytuację wyjaśnić znaleźć jakąś drogę rozwiązania problemu tak albo opracować dalszy plan działania i wskazać te różne możliwości działania dla pacjenta klienta wiemy już jak duży mamy wachlarz tych specjalistów, ale zastanawiam się co w zasadzie powinno nas zaniepokoić albo inaczej skłonić do myślenia o tym, że warto poszukać pomocy. No bo mhm. sytuacje trudne zdarzają się w życiu codziennym, mhm. pogorszenie nastroju zdarza się niemalże w każdym okresie naszego życia. Kiedy te objawy powinny zacząć być niepokojące? Na tyle, że powinniśmy zastanowić się czy warto skorzystać z pomocy specjalisty. Mhm. Um, powiedziałabym, że takiego bardzo wyraźnego, czerwonego sygnału ostrzegawczego yy, raczej nie będzie, tak? Yy, jest ryzyko, że go przeoczymy. Czasami może się zdarzyć, ale tak jak mówię przy tych gwałtownych, nagłych sytuacjach, rzeczywiście nagle zauważymy, że funkcjonujemy źle, czyli na przykład mamy tak silne objawy bólowe, yy, tak silne objawy związane z yy, na przykład problemem z podejmowaniem decyzji czy z realizacją swoich codziennych obowiązków, że yy, Często pojawiają się problemy w życiu, tak? Więc wtedy jest troszkę łatwiej rozpoznać właśnie ten moment, więc wtedy na pewno warto szukać dla siebie pomocy. A warto się też nad tym zacząć zastanawiać, kiedy jakby można tak powiedzieć, załamują się nasze dotychczasowe sposoby radzenia sobie z sytuacjami, bo tak jak Pani powiedziała pięknie, my sobie na co dzień radzimy z różnymi przeciwnościami życia, losu, z trudnościami, z wyzwaniami. Ale może się zdarzyć tak że okoliczności jakiegoś danego momentu naszego życia, nawet nasz stan fizyczny, jak się, jaką mamy w danym momencie, kondycję fizyczną, e, jakie mamy wsparcie społeczne, ile sytuacji w danym momencie na nas tak to spada, mhm. e, może spowodować, że te nasze siły się załamują. I wtedy możemy zacząć zaobserwować, że mm, no po pierwsze odczuwamy coraz więcej przykrych objawów. Przykrych to znaczy? To znaczy dokładnie takich jak na przykład problemy ze snem. Problemy z koncentracją uwagi, problemy z apetytem, e, problemy też bądź e, jakieś zakłócenia w relacjach z innymi ludźmi, tak? E, nagle albo mamy tendencję do izolowania się od nich, nie chcemy być wśród ludzi, tak? a do tej pory nie była to nasza stała cecha. E, albo ludzie nas zaczynają denerwować, irytować, tak? I też w relacjach z nimi jesteśmy bardziej wybuchowi. Więc Taka zmiana, bo tutaj podkreślam to słowo zmiana, tak? taka zmiana w naszym zachowaniu czy odczuwaniu powinna nas yy, uczulić na to, że może warto sprawdzić, co się dzieje. Szanowni Państwo, myślę sobie, że objawem tego, jak bardzo jesteście Państwo zasłuchani, jak pięknie mówi doktor Mościcka-Teska Mościcka jest to, że Państwo nie zadajecie pytań, ale przypominam, że jest szansa na to w okienku czatu i czekamy na Państwa pytania. Jeśli nie, ja mam całą listę pytań, z chęcią sobie z Panią doktor spokojnie porozmawiam, ale jeżeli jest coś, o, co chcieli, o czym chcielibyście się Państwo dowiedzieć, to zapraszamy i zachęcamy. A korzystając z tej chwili, ja jeszcze zadam takie pytanie, Wiemy już, jakich mamy specjalistów, wiemy, co mogło, lub, mogłoby lub powinno nas niepokoić, e, ale gdzie tej pomocy szukać? Wiemy, uh -huh. gdzie są szpitale, uh -huh. wiemy, gdzie są e, przychodnie, e, w tym w zakresie zdrowia fizycznego uh -huh. powiedzmy jakoś bardziej, wiemy, uh -huh. jak postępować. A co w uh -huh. przypadku zdrowia psychicznego? Uh -huh. Um, już mówię, ale chciałabym jeszcze postawić kropkę nad i, dobra, Nad poprzednim tematem, jeśli można, bo myślę, że też ważnym momentem jest to, kiedy zauważamy, dodatkowo Aha. jeszcze takim, który właśnie powinien nas skłonić do tego, żeby już gdzieś pójść do, do jakiejś instytucji czy do specjalisty, kiedy te objawy zaczynają nam przeszkadzać w życiu. Hmm kiedy przez objawy mm, mamy trudność w właśnie tym realizacji naszych codziennych zadań domowych, kiedy pojawia się niechęć do realizacji też naszych zadań zawodowych, kiedy pojawia się też Właśnie tak jak mówiłam, zmiana w naszych relacjach z ludźmi, czyli kiedy nasze wewnętrzne przeżycia, na przykład właśnie też ten problem ze snem, czy, czy problem z apetytem, czy, czy rozdrażnienie, czy do, obniżony nastrój, tak, czy smutek, Zaczynają też już przekładać się na zewnątrz i powodują komplikacje w naszym życiu. To to na pewno już jest taki moment, kiedy trzeba gdzieś dla siebie szukać y, tej pomocy. Michał zapytał, mhm. jak radzić sobie z narastającą złością i brakiem cierpliwości? Czy to też jest taki obszar, który mógłby wskazywać na to, że tej pomocy warto szukać? Jak najbardziej tak, oczywiście. Znaczy, ja bym powiedziała, że złość. Jest y, ba, bardzo dobrą emocją, która nam służy w życiu, dodaje energii mm -hmm. i pokazuj, do, dodaje nam energii do działania i pokazuje nam też często kierunek tego działania. Natomiast rzeczywiście może być tak, że y, poprzez złość jesteśmy agresywni, y, pokazujemy ją na zewnątrz, tak? y, czynimy krzywdę sobie bądź innym i wtedy jest rzeczywiście problem. Więc w takich sytuacjach warto y, też no, na różne sposoby można sobie z tym radzić. Mm -hmm. Oczywiście technik będzie wiele. Ja podam tylko ścieżki, gdzie można szukać informacji na ten temat, tak? Y, więc bardzo dobrym, na pewno źródłem informacji będą y, jakieś publikacje czy poradniki. Czy chociażby takie spotkania jak nasze dzisiejsze, które są no konkretnie dedykowane danemu tematowi, mhm. tak jak na przykład złości. Yy, więc również konsultacje ze znajomymi, z przyjaciółmi, bo taka pierwsza pomoc właśnie, przyjacielska, międzyludzka jest ogromnie ważna. Yy, I warto rozmawiać z ludźmi o tym, co się czuje, yy, co się przeżywa. Po pierwsze, no, może się tak zdarzyć, że rzeczywiście usłyszymy poradę, która nam pomoże, ale też przede wszystkim uzyskamy wsparcie społeczne, które też jest dla nas bardzo ważne, żebyśmy dobrze funkcjonowali. No i wreszcie też, jeśli rzeczywiście ten stan utrzymuje się długo, przeszkadza w codziennym życiu, powoduje komplikacje, kłopoty kolejne, to warto też no, być może pójść do specjalisty, mhm. porozmawiać z psychologiem, z psychoterapeutą, czy to jest stan chwilowy, wywołany daną sytuacją? Czasami człowiek sobie może nawet nie zdawać sprawy z tego, jak silne napięcie odczuwa, na przykład w miejscu pracy, gdy coś się zmienia w firmie, tak? gdy jest bardzo, tak mówiąc potocznie nerwowa atmosfera, my możemy ją przejmować nawet nieświadomie, tak? i później też ją uzewnętrzniać, chcąc się pozbyć tego napięcia właśnie w postaci złości. Dobra, to przejdę do kolejnych pytań, ponieważ lawina powoli rusza. Jeden z naszych widzów pyta: No dobra, poszedłem już do tego terapeuty, chodzę na tę terapię. Jak ocenić efekty tej pracy z psychoterapeutą? Po czym mm -hmm. poznać, że to przynosi efekty, że to działa? Jest to rozmowa dwójki ludzi, mm -hmm. y, więc rozumiem, że te ramy oceny efektów nie są takie oczywiste. I jak długo powinna trwać terapia? U, poważne, poważne i ważne pytania. W odpowiedzi, na które napisano wiele książek, tak naprawdę, także nie wiem, na ile zdołamy tutaj wszystkie tematy poruszyć. Powiedziałabym, zacznę może od samego początku. Ten, ten pierwszy, pierwszy moment w kontakcie z psychoterapeutą czy psychologiem, mhm. po tym poznamy, że jest dla nas właściwy, po tym, że po prostu dobrze się czujemy w rozmowie z tą osobą. Tutaj jest ważne. Takie też y, zwyczajne ludzkie odebranie tego drugiego człowieka, czy, czy czujemy się z nim spokojnie, bezpiecznie, że jest to osoba, do której możemy budować swoje zaufanie, tak? Mm -hmm. y, albo z kolei taka osoba, która nas tak porusza czy inspiruje, tak? Że nas zaciekawia, tak? I, i, I mamy nadzieję, że ona też w nas coś poruszy. Więc ważne jest też, tak jak czasami w relacjach prywatnych, prawda? Z kimś się poznajemy i z jedną osobą lepiej nam się rozmawia. Z drugą trochę mniej. Mm -hmm. Z psychoterapeutą, psychologiem ważne jest w relacji też to samo, czyli żebyśmy po prostu poczuli na początku, że mamy ochotę kontynuować ten kontakt. Czyli że ten czynnik ludzki współgra i czujemy tak. się dobrze w towarzystwie takiej tak. osoby. No dobra, ale po czym poznać, że to działa? I tutaj właśnie już jest trochę trudniej na to odpowiedzieć, dlatego, że. Mm, Czasami poznajemy to, że psychoterapia działa po tym, że rzeczywiście widzimy poprawę w naszym życiu, w naszym samopoczuciu, w naszym funkcjonowaniu, a paradoksalnie czasami bywa tak, że w procesie terapeutycznym tak naprawdę coś przestaje działać i okazuje się, że w... powinniśmy sobie radzić lepiej, a jest taka faza, że my jesteśmy całkowicie bezbronni, bezradni nawet bym powiedziała, tak, zbyt uwrażliwieni, bardziej przeżywający wszystko niż do tej pory, albo widzimy bardziej realistycznie niektóre nasze własne obszary albo obszary naszego życia, co też nie zawsze musi być przyjemnym odkryciem. No i właśnie, no i to jest pytanie, czy, ale też wiemy, że przez to właśnie psychoterapia działa. Tak, bo nas urealnia, bo też konfrontuje nas z różnymi trudnymi i sytuacjami, które się dzieją w naszym otoczeniu i które sami sobie generujemy wewnętrznie. Więc na to pytanie takiej prostej odpowiedzi, prostą odpowiedź trudno, trudno podać, tak? bo, bo psychoterapia to nie jest taki proces, w którym dzieją się tylko fantastyczne i przyjemne odkrycia, i z każdym spotkaniem na spotkanie czujemy, że problem się rozwiązuje tak? I, i że my wzrastamy, bo czasami może być tak, że właśnie tkwimy w jakimś miejscu, odczuwamy frustrację ale paradoksalnie to też może być dla nas rozwijające. Mm -hmm. Ja myślę, że to, co jest bardzo ważne, o czym Pani wspomniała, że psychoterapia to jest proces, to znaczy, że to mm -hmm. się nie kończy po jednym, po dwóch, po trzech spotkaniach, tak. ale przechodzimy przez różne fazy i faktycznie czasem musi być gorzej, żeby koniec końców było lepiej. Mm -hmm. e, to może takie odwołanie z mojego umiłowanego nurtu poznawczo-behawioralnego, ale wyobrażam sobie, tak jest, a nie wiem jak to jest w psychoterapii gestalt, że wyznaczamy wspólnie z klientem pewne cele które mhm. chciałby osiągnąć, które byłyby mhm. w pewien sposób mierzalne, ale również realne. Mhm. I że ocena stopnia osiągnięcia tych celów mogłaby być jakąś miarą, która wyznaczyłaby nam to, w jakim etapie tej terapii jesteśmy i czy idziemy w kierunku, który nam odpowiada. Czy nie? Rozumiem, że terapeuta nie ma jednego założonego punktu. Tak i tak pan będzie wyglądał po psychoterapii, mm -hmm. a pana życie mm -hmm. będzie drogą mm -hmm. usłaną różami. To nasz mm -hmm. klient decyduje o tym, jak to Oczywiście. życie powinno wyglądać. Mm -hmm. A natomiast dopytując o to pytanie, jak długo mm -hmm. trwa terapia? Mm -hmm. um, no, czas trwania tez, też jest różny. Po pierwsze, w zależności od tego, jaką, z jaką potrzebą się zgłasza pacjent-klient. Są takie oddziaływania terapeutyczne, które trwają naprawdę bardzo krótko, ja bym powiedziała tak ze swojej perspektywy, mm -hmm. czyli na przykład około 3 miesiące, 3-4 miesiące. Może to być oddziaływanie czy praca wspólna, gdzie pracujemy przez pół roku, rok, półtora, 3 lata, czasami też 5 lat. Także w zależności od tego, nad jakim problemem pracujemy, czy pacjent zgłasza się. Z, na przykład z rozwiązaniem jakiejś konkretnej sytuacji czy dylematu życiowego. Yy, powiedziałabym, wtedy łatwiej jest ustalić ten krótszy okres czasowy, tak? bo, bo mamy też wtedy kontrakt tak zwany, że yy, pracujemy nad jakąś jedną sprawą, nad jednym obszarem i monitorujemy rzeczywiście zmiany, jakie w tym obszarze mm -hmm. się pojawiają. Yy, a może być też tak, że yy, klient przychodzi z potrzebą Poznania siebie, rozwoju siebie, y, y, zaakceptowania siebie, rozwoju swojej też osobowości, i wtedy może to być bardziej długotrwały proces. Porozmawiałyśmy o procesie, o terapeutach, y, to ja jeszcze wrócę do tego pytania: gdzie szukać pomocy? O właśnie, tak, <grym> mm -hmm, bardzo ważne. Myślę, że. Y, 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 Możemy zacząć właściwie od najbardziej oswojonego dla nas takiego obszaru, a mianowicie pomoc w zakresie zdrowia psychicznego znajdziemy już u lekarza pierwszego kontaktu. Lekarze pierwszego kontaktu potrafią rozpoznawać pierwsze oznaki różnych problemów w zakresie zdrowia psychicznego, potrafią też i mogą też podjąć już pierwsze kroki w leczeniu takich zaburzeń. I w zależności od tego też, co nam doradzą, mogą nas pokierować dalej właśnie na leczenie do lekarza psychiatry albo do psychologa czy do psychoterapeuty. A jeśli chodzi o instytucje, to y, funkcjonuje w Polsce, funkcjonują w Polsce przychodnie y, poradnie, przepraszam, zdrowia psychicznego. Y, I właściwie w nich, y, właściwie to jest najlepszy adres do tego, żeby tam szukać dla siebie pomocy, ponieważ przyjmują tam i psychiatrzy, i psycholodzy, i psychoterapeuci. Mamy pełen zintegrowany mm -hmm. system, który tak, nas wesprzeć. Tak. A jeśli nie do końca nam się udaje z tego systemu skorzystać z różnych względów, to też mamy możliwość korzystania po prostu z pomocy prywatnej, mm. tak, w której też możemy poszukiwać na rynku komercyjnym specjalistów z każdej dziedziny właściwie, tylko zachęcam do weryfikowania ich kompetencji i, i spełniania kryteriów. Tutaj bym dodała jeszcze, że nawet zachęcam Państwa do pytania. Specjalistów, do których Państwo trafiacie, o właśnie superwizję, o ukończone szkolenie, o ukończony certyfikat. To są jak najbardziej dla nas pytania oczywiste, do których powinniśmy też jako specjaliści być przygotowani. Mhm. Lena dosłała nam tutaj niemalże opis pewnego przypadku, ale ja chciałabym zapytać nieco bardziej ogólnie. Co robić w przypadku, kiedy mamy podejrzenie o to, że ktoś z naszych przyjaciół, bliskich nam osób może potrzebować pomocy w zakresie wspierania zdrowia psychicznego? Wspomniałyśmy już o tej pierwszej przyjacielskiej pomocy psychologicznej. No a co w przypadku, kiedy mamy osobę? Która otrzymała kiedyś, bądź niedawno, diagnozę na przykład depresji. Mhm. I ten stan jest na tyle trudny i poważny dla tej osoby, że ona nie chce przyjmować leków. Trudno mhm. jest jej wstać z łóżka, pójść na wizytę do psychoterapeuty. Mhm. W jaki sposób możemy wspierać taką osobę w przeżywaniu tego, z czym się mierzy? Mhm. A, powiedziałabym, że w takiej sytuacji, konkretnie właśnie w przypadku depresji, nasze wsparcie, czyli wsparcie otoczenia będzie ogromnie ważne, będzie wręcz ratunkiem dla, dla tej osoby. Mm -hmm. y, ale równocześnie też w takich przypadkach y, bardzo ważne, wręcz konieczne jest też wsparcie profesjonalne. Czyli w sytuacji, gdy pacjent odmawia leczenia bądź nie jest zainteresowany leczeniem, to właściwie powinniśmy poruszyć niebo i ziemię, po to, żeby Spróbować go do tego jednak przekonać, żeby zachęcać go do leczenia, żeby pokazywać przykłady skutecznego wyleczenia, żeby oswajać też w ogóle kontakt z lekarzem, kontakt z służbą zdrowia, to, jak na przykład wygląda właśnie taka wizyta u psychologa, czy u psychiatry, czy jak wygląda leczenie w szpitalu psychiatrycznym, tak? po to, żeby poprzez takie oddemonizowanie tych instytucji, które się zajmują zdrowiem psychicznym, zachęcić tę osobę, która cierpi. Do tego, żeby jednak ze specjalistą się skontaktowała. Bo w przypadku depresji mamy do czynienia z dość ryzykownymi objawami i być może Państwo wiecie, myślę, że mamy tutaj świadomych też widzów, że bardzo często jednym z objawów depresji są myśli bądź tendencje samobójcze. To, to cały obszar objawów depresyjnych właśnie też się na to przekłada. Natomiast przez to depresja jest chorobą po prostu niebezpieczną, tak? dlatego dla zdrowia i życia. Żeby podkreślić, jak bardzo jest niebezpieczna. Wypisałam mm. sobie dane udostępnione na stronie Forum Przeciw Depresji. 350 milionów ludzi na świecie choruje na depresję. Mm. Według WHO jest to druga najczęściej rozpoznawana choroba na świecie, a do 2030 ma szansę stać się pierwszą. W Polsce choruje 1,5 miliona Ludzi, a to tylko mówimy tak. o zaburzeniach depresyjnych. Takich, które są już diagnozowane, o których Który... wiemy. Mhm. E, pojawia się kolejne pytanie. Mhm. Jak na co dzień dbać o zdrowie psychiczne? Pyta o to Weronika. Mhm. Jak no, można się pytanie. na co dzień wspierać? Mhm. Mhm. Fantastyczne i bardzo ważne. I rzeczywiście y, dobrze jest dbać o zdrowie psychiczne, póki, póki jeszcze je mamy. Czyli tak? zapobiegać lepiej niż leczyć. Tak jest, oczywiście. My to nazywamy w swoim naukowym żargonie też działać proaktywnie, czyli y, zbierać, gromadzić różne zasoby i wzmacniać te zasoby, swoje własne oczywiście, y, po to, żebyśmy w różnych trudnych sytuacjach, które nas spotykają w życiu, mogli z nich korzystać i żeby one były dla, na, dla nas takim właśnie wsparciem w różnych trudnościach czy obciążeniach, które po prostu na, na naszej drodze spotkamy. I właściwie mm, no jest taki przepis na to jest taka recepta. Słamy. <laughs> Tylko ona nie jest prosta. Niestety to, nie, to, to, jest, to jest taka recepta dość złożona, która nie działa jak plaster przyklejony do rany, ale raczej działa jak taki. Mur, który budujemy z drobnych cegiełek, ale, tak jak Państwo wiecie, naprawdę potężne budowle z takich drobnych elementów są budowane, więc to trochę właśnie tak z naszym zdrowiem psychicznym. I tutaj takim najważniejszym dla nas czynnikiem, który nas chroni i to absolutnie wszelkie badania naukowe potwierdzają, ale też i pewnie pacjenci, moi pacjenci na pewno, również ja prywatnie potwierdzam i też w swoim otoczeniu widzę, że po prostu wsparcie społeczne działa. Co to znaczy wsparcie społeczne? To znaczy, że po prostu mamy wokół siebie życzliwych i przyjaznych ludzi. To po pierwsze. A po drugie, dobrze by też było, żebyśmy mogli na nich liczyć. Samo to, że są, to jest już dla nas też ważne, że jest taka potencja, żeby skorzystać właśnie z czyjejś pomocy. Ale jeśli już wiemy, czy przekonaliśmy się, że możemy skorzystać z pomocy drugiego człowieka, to jest ogromnie ważne. Więc budowanie swojego grona znajomych. Utrzymywanie relacji ze znajomymi, poznawanie nowych osób, po to, żeby właśnie y, też y, to, to nasze grono ludzi, na których możemy liczyć, y, się powiększało. Y, I to też przypominam, że możemy w każdym momencie swojego życia y, te przyjaźnie zawierać, y, bo, bo my zazwyczaj jesteśmy przyzwyczajeni, że pewnie w tym młodszym wieku, tak, i, i przyjaźnie później zostają nam na resztę życia. Ale pamiętajmy, że my jesteśmy zdolni do przyjaźni w każdym momencie naszego życia, tak? Więc warto, warto o to dbać. Też dbać o swoje to najbliższe otoczenie, rodzinę, najbliższych znajomych. Też otoczenie troszkę też osobiste, ciut dalsze, czyli na przykład sąsiedzkie, tak? Czy mm -hmm. lokalne, to są wszystko relacje, które pomagają nam po prostu lepiej się czuć w świecie. No, to co jeszcze? Czekam, jeszcze jest jeszcze jeszcze tak, 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 tutaj w przepisie jest jeszcze sporo, sporo czynników. I jest też szereg cech, które nazywamy zasobami, które Państwo też, o których my jako psycholodzy chętnie mówimy i chętnie wspieramy w ich rozwijaniu, czyli na przykład poczucie własnej wartości, poczucie własnej skuteczności. Skuteczne radzenie sobie ze stresem, czyli takie, dzięki, które, które pojawia się dzięki temu, że po prostu mamy wiele różnych elastycznych sposobów radzenia sobie z codziennym stresem. Również takie umiejętności, jak na przykład asertywność, czy umiejętność komunikowania się, ale też, na przykład, tak zwana rezyliencja, czyli odporność psychiczna. No i tych cech można by było jeszcze wymieniać, 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 na przykład jeszcze uważność, mm -hmm. tak, i tak dalej. Myślę, że tutaj skierowałabym Państwa chętnie do publikacji na ten temat, bo jest sporo wartościowych, w których można znaleźć takie informacje. Jedna leży całkiem przypadkiem na naszym <grywka> biurku, <grywka> tak. e, więc może od razu odwołajmy się, jeżeli mm. ktoś z Państwa chciałby doczytać i poczytać mm. i zainteresować się. Chętnie, tak. Chętnie się dzielę i chętnie zapraszam do, do poznania właśnie takiej pozycji siła rezyliencji. I na temat rezyliencji też można inne publikacje znaleźć, też na temat tych naszych wewnętrznych sił psychicznych, które pozwalają nam być zdrowszymi psychicznie. Jak na przykład jest taka książka Nauka o Szczęściu, tak? Alana Kara. Więc jest tych publikacji całkiem sporo, i w, w nich są opisane właśnie te cechy, które możemy wzmacniać, które tak naprawdę mamy w sobie. Tylko nie zawsze nawet albo sobie zdajemy z tego sprawę, albo wiemy, jak je wzmacniać i doskonalić. Ja, ja to trochę czasami nazywam taką perłą w plecaku, którą nosimy. Jak póki jest w plecaku, my jej nie widzimy, nawet nie wiemy czasami, co tam w nim mamy. A przez te publikacje możemy sobie uświadomić to, nad czym pracować. Rezyliencja to dość ciekawe słowo z angielskiego Resilience, ale zastanawiam się, co się pod tym słowem rezyliencja kryje. Och, bardzo wiele bardzo wiele i właściwie ono ma dwa znaczenia bo ma znaczenie takie jak um, pewien sposób umiejętność pe, pewna umiejętność reagowania na różne sytuacje życiowe czyli można powiedzieć taką umiejętność funkcjonalna którą po prostu pojawia się kiedy jest nam potrzebna tak i potrafimy zareagować w dany sposób gdzie prezentujemy odporność psychiczną no bo ta rezylencja jest tłumaczona na polski właśnie często jako odporność psychiczna a mówimy też o bardziej trwałej cesze, y, jako właśnie o tej odporności czy prężności psychicznej, y, jako cesze zbliżonej, podobnej do cechy osobowościowej, ale bardzo złożonej z wielu elementów. Bo na rezyliencję właściwie składa się to, o czym już tutaj powiedziałam, mhm. czyli poczucie własnej wartości, poczucie własnej skuteczności, y, uważność, świadomość własnych potrzeb, własnych celów, y, y, elastyczność i efektywność i różnorodność sposobów radzenia sobie ze stresem. Również y, na przykład wytrwałość. Y, no, mo, można by jeszcze wymieniać, tak? Wiele elementów, to, mm -hmm. których możemy, bu, które możemy budować tak. całe nasze życie. Mm -hmm. Pojawiło się pytanie o to, nawiązujące trochę do naszej wcześniejszej dyskusji: jak najlepiej wspomagać siebie, kiedy nie ma się akurat osób bliskich w swoim otoczeniu, nie ma się rodziny, mm -hmm. a część rzeczy wyniesionych z terapii nie zawsze wychodzi, a nie chcemy. Zapaść się w tym gorszym samopoczuciu. Mm -hmm. Nie chcemy zrobić mm -hmm. tego kroku w tył, aktywnie poszukujemy rzeczy, które mogłyby nas wesprzeć. Jak to robić? Jak mm -hmm. sobie z tym radzić? Mm -hmm. um, jest coś takiego, co możemy dla siebie zrobić. E, rzeczywiście nie jest to wtedy z zewnątrz wsparcie, ale nasze własne wewnętrzne. A mianowicie posłuchać siebie, posłuchać tego, co się lubi. I pójść za tym głosem, czyli zrobić, czy robić coś, co wynika czy wypływa z naszego wnętrza, co sprawia nam przyjemność, satysfakcję. I tutaj to jest też taka znowu prosta recepta, ale ważna, i czasami niestety zapominamy o tym, a mianowicie realizacja swoich pasji czy hobby, czy zainteresowań. To są takie obszary, które Zauważcie Państwo, że one są związane z naszą wewnętrzną potrzebą, z chęcią, czyli z doświadczaniem też przyjemności. To, to, to nie są rzeczy narzucone nam z zewnątrz, prawda? Bo czasami, nie wiem, na przykład jakieś nasze zainteresowania zawodowe y, mogą być troszkę związane tak, z tym, co należy, wypada i, i tak dalej. Natomiast te nasze pasje y, raczej są związane z tą wewnętrzną potrzebą. Więc jeśli idziemy za ich głosem, za, za, za głosem tej potrzeby, realizujemy te pasje, to mamy benefit w postaci doświadczania przyjemności mhm. bo robimy po prostu to co lubimy. A po drugie, często jest tak, że w tym co lubimy yy, osiągamy sukcesy. Mhm. Powiedziałabym czasami nawet sukcesiki drobne, tak? E, że jeśli ktoś lubi tańczyć, to nauczył się nowego kroku i wreszcie mu wychodzi płynnie, mhm. tak? Więc a bardzo ważne jest kolekcjonowanie na swoim koncie właśnie tych sukcesów, bądź nawet sukcesików drobnych codziennych bo to buduje nasze poczucie własnej wartości, poczucie skuteczności, bo w tym budowaniu tych dwóch aspektów naszego funkcjonowania to nie jest ważne to, żebyśmy dokonywali, nie wiem, jakiś wiekopomnych, ogromnych kroków rozwojowych, tylko żebyśmy w codzienności budowali takie swoje umiejętności, doświadczali takich sytuacji, które nam dają satysfakcję. A przy okazji, udając się na kurs tańca, mamy szansę poznać nowe osoby Oczywiście. i budować nasze Oczywiście. zasoby społeczne. Coraz więcej pytań pojawia się o psychoterapię i psychoterapeutów. Magdalena pyta, na co zwrócić uwagę przy wyborze nurtu terapeutycznego? Czy to jest coś, czym w ogóle powinniśmy się zajmować jako pacjenci, klienci, którzy nie mają doświadczenia w tym obszarze przed podjęciem decyzji? I do kogo chcemy zgłosić się po pomocy? Mm -hmm. hmm. Powiedziałabym tak: są takie wskazówki bądź wskazania, z jakimi rodzajami problemów, y, który nurt terapeutyczny, ma, w, w, który, w którym nurcie terapeutycznym jest większe doświadczenie mm -hmm. i większe, y, y, że tak powiem, więcej techniki, sposobów zajmowania się nim. Aczkolwiek ja jako przedstawiciel psychoterapii humanistycznej też głównie biorę sobie do serca wyniki badań, które wskazują, że tak naprawdę każda psychoterapia będzie działała i będzie skuteczna, jeśli będzie między psychoterapeutą a pacjentem dobry kontakt. I, i tutaj głównie będzie satysfakcja pacjenta i efekty na tym budowane. Natomiast wracając też jeszcze do tego, co mówi literatura, a, a nie moje przekonania humanistyczne tylko, to mówi się o tym, że na przykład w przypadku problematyki związanej z objawami lękowymi, szczególnie nagłego lęku, lęku panicznego, mhm. tak, tutaj techniki terapii poznawczo-behawioralnej są bardziej skuteczne, też z tego względu, że one w bardzo jasny sposób tworzą procedurę zajmowania się właśnie na przykład problemami związanymi z lękiem czy z niepokojem. Tak? A to rzeczywiście takie uporządkowanie osoby, która się z tym boryka, bardzo pomaga. Krzysztof również dopytuje, w jaki sposób substancje psychoaktywne mogą wpływać na nasze zdrowie psychiczne. Wiemy, że jest cała rzesza terapii uzależnień. Mm -hmm. Na czym ona polega? Jak długo powinna trwać? Czy to też jest jakiś obszar, który podejmuje pani w swojej pracy? Um, tutaj substancje psychoaktywne w obszarze psychologii i psychologii klinicznej. Patrzymy na nie z dwóch perspektyw. Z jednej perspektywy, takiej, gdzie powodują rzeczywiście uzależnienia i, i, i problemy, czy generalnie problemy z używaniem, tak, mm -hmm. i być może też właśnie uzależnienia, czyli stają się tak naprawdę problemem zdrowia psychicznego. I drugi nurt, który aktualnie też bardzo intensywnie się rozwija w nauce, mianowicie wykorzystanie tych substancji psychoaktywnych, do... bo nie mówimy o lekach, tak, czy o substancjach, które są zatwierdzone farmakoterapeutycznie. Są wykorzystywane do leczenia niektórych objawów. Więc rzeczywiście jesteśmy w takim momencie, kiedy z jednej strony używanie substancji psychoaktywnych, nadużywanie substancji psychoaktywnych generuje problemy, i wtedy pracujemy z nimi psychoterapeutycznie, konsultacyjnie, odwykowo, czasami wręcz, a z drugiej strony również zaczynamy wchodzić w taką ścieżkę, gdzie te substancje pozwalają nam leczyć niektóre mhm. objawy czy problemy. Porozmawiałyśmy chwilę o tych czynnikach, które mogłyby budować albo wspierać nasze zdrowie psychiczne, jakie one są? A tak w skrócie, co możemy robić, żeby te składniki jakoś już aktywnie wyrabiać w tym naszym przepisie? To znaczy, co my możemy jeszcze dla siebie zrobić takiego, żeby to nasze zdrowie psychiczne wspierać wspierać na poziomie e, rutyny dnia codziennego. Czy są jakieś mhm. takie drobne elementy, które chciałaby Pani przekazać naszym widzom i słuchaczom, e, które mhm. mogliby wykorzystać w swojej codziennej praktyce? Mhm. E, myślę o takich dwóch obszarach, od których w dość mocny sposób zależy też nasze samopoczucie psychiczne. Pierwszy to być może trywialne będzie, co powiem, yy, a mianowicie zadbanie o swój komfort fizyczny i o samopoczucie fizyczne. Często zapominamy o tym, że gdy jesteśmy przemęczeni fizycznie, gdy jesteśmy niewyspani, gdy mamy zaburzony rytm snu, czy yy, niewłaściwie jesteśmy odżywieni po prostu, tak? to samopoczucie psychiczne również może zacząć nam szwankować. Więc przede wszystkim zachęcałabym do zadbania, do sprawdzenia stanu swojego zdrowia fizycznego i zadbania właśnie o taką higienę w tym, w tym kontekście. I drugi obszar, drugi aspekt, który też jest trochę związany z naszym samopoczuciem fizycznym, ale to już jest takie pogranicze naszej fizyczności i doświadczeń naszej, na, naszych, naszego życia wewnętrznego, a mianowicie praktykowanie czy trenowanie uważności. czyli takiego bycia w tu i teraz, bycia wrażliwym, bycia otwartym, bycia też czujnym, ale w takim pozytywnym znaczeniu, czyli otwartym na informacje, które do nas spływają i z zewnątrz i nasze własne wewnętrzne. Uważność pozwala nam funkcjonować w tu i teraz, czyli odbierać to, co się na bieżąco dzieje między ludźmi. Dzięki temu potrafimy całkowicie się zaangażować w taką sytuację, dzięki temu z kolei bardzo dużo z niej czerpać i z kontaktu z drugim człowiekiem i ze światem i sam, z samymi sobą i równocześnie to powoduje, że nie jesteśmy w przeszłości, czyli nie rozpamiętujemy tego, co się działo godzinę, dwie godziny temu albo dwa lata albo pięć lat temu i równocześnie też skupiając się na tu i teraz nie wy... biegamy za daleko w przyszłość. Czyli nie zamartwiamy się, a co to będzie za godzinę, a co będzie jutro, pojutrze, za tydzień, za miesiąc, tak? Oczywiście tu nie chodzi o to, żeby całkowicie się pozbyć swojej historii albo całkowicie się pozbyć planowania na przyszłość, bo to, 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 to też nie byłoby dla nas dobre. Natomiast chodzi o to, żeby jak najbardziej być osadzonym w tym, co się dzieje tu i teraz w tym, co się dzieje w naszej relacji ze światem zewnętrznym, ale bardzo ważna jest też relacja nasza z, z naszym światem wewnętrznym. Co czujemy wewnątrz, jakie emocje, jakie sygnały z ciała, y, czy coś nas boli, czy coś nam daje jakieś takie informacje, wysyła jakaś część naszego ciała nawet, tak? Bo no, nasze ciało jest bardzo mądre i ono bardzo często wie y, wcześniej niż głowa, co czego nam potrzeba i co się z nami dzieje. Pani doktor powiedziała, uważność, już tak wzięłam sobie głębszy oddech i faktycznie poczułam się tu i teraz, a też mhm. patrząc na zegarek wiem, że tu i teraz powoli dobiegamy do końca mhm. naszego dzisiejszego spotkania. E, pytanie jeszcze o polecenie literatury. Gdyby ktoś mhm. chciał tu i teraz pobyć sobie z książką, która mogłaby wesprzeć mhm. jego mhm. Em, dobrostan psychiczny i e, wesprzeć jego proces troski o zdrowie psychiczne, Mm -hmm. to co pani doktor by polecała? Poleciłabym coś dobrego dla głowy i właśnie dla ciała. Czyli dla, dla głowy, serca i dla ciała. Jeśli chodzi o głowę, w tym sensie, żeby zdobyć informacje na temat właśnie tego, co tam w tym naszym świecie wewnętrznym się dzieje, jak rozumieć nasze emocje, jak rozumieć nasze relacje z innymi ludźmi, jest bardzo ciekawa publikacja, wywiady z ekspertami, z psychoterapeutami, z psychologami, pani redaktor Agnieszki Jucewicz pod tytułem Czując. I naprawdę ją polecam, jest świetnie napisana, naprawdę te, w tych wywiadach jest moc informacji, bardzo istotnych, bardzo ważnych w tym zakresie. Jeśli chcemy uporządkować, natomiast bardziej zrozumieć, wczuć się w swój wewnętrzny świat bardziej też w, po, porozmawiać z naszym ciałem, to zachęcałabym do zapoznania się z literaturą na temat treningów relaksacyjnych bądź uważności. I jest taka publikacja, którą sama chętnie do niej sięgam, mianowicie właśnie trening relaksacyjny, pani Dagmary Gmitrzak. Także też jest płyta do niego dołączona. Kolejna książka, na przykład to troszeczkę też w kierunku dzieci i młodzieży. Młodsze osoby mogą z niej korzystać i też uczyć się tej uważności. To spokój żabki albo uważność żabki. Teraz bardzo przepraszam, nie pamiętam. Proszę googlować, sprawdzenia, tak. żabki. Tak, tak. Wydaje mi się, że spokój żabki, ale szukajmy, tak? To, to, to na pewno. No i też właśnie ta książka o, o sile rezyliencji, gdzie są wszystkie te cechy właściwości, zasoby, które możemy w sobie rozwijać, opisane. I też polecam serdecznie literaturę generalnie z takiego nurtu psychologii pozytywnej. Tam Państwo znajdziecie właśnie te instrukcje co rozwijać w sobie, gdzie szukać, tak? Możecie też w, w części tych publikacji są też na przykład kwestionariusze, które możemy wypełnić i na podstawie ich wyników też się czegoś już o sobie dowiedzieć. Pani doktor, dziękuję bardzo serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję wszystkim państwu za obecność i za to, że spędziliście Państwo z nami ten czas. Ja przypomnę tylko, że informacje o kolejnych wydarzeniach znajdziecie Państwo na blogu Strefy Psyche Uniwersytetu SWPS, a dzisiejsza rozmowa będzie do obejrzenia, przesłania znajomym, ponownego odtworzenia, już niebawem dostępna na kanale Strefy Psyche na YouTube. Ponadto podcasty, zapisy naszej dzisiejszej rozmowy na SoundCloud, iTunes, Spotify i Lekton. Szanowni Państwo, Szanowna Pani Doktor, Życzę zdrowia psychicznego Dziękuję. i cieszę się, że byliście Państwo z nami. To już pierwszy krok w tym kierunku. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Dziękuję.